Cześć, siemanko, witam się z wami bardzo serdecznie. Ja jestem Oskar i dzisiaj będziemy się bawić na łowisku Zimnocha. Ostatni film stąd nie przyniósł za dużo rybek, chociaż były fajne siotry, jakieś karpie, no ale co. W ostatnim weekendzie byłem sobie na zawodach, zająłem drugie miejsce w sektorze. Nie było tak źle, mogło być lepiej. Na razie trzeba potrenować, bo to jest tak naprawdę początek sezonu. No i co, dzisiaj będziemy podchodzić do tego, do wędkowania w ten sposób, że będzie metod mix, będzie pelet, trochę kukurydzy użyję, może peletu, ósemki, wszystko mam spakowane, będę dozował w miarę łowienia, przechodzimy do rozrabiania zanęt, jest ze mną oczywiście Sebastian, no i co, piękna pogoda, godzina 5:30, zaczynamy wędkowanie. No to tak, przechodzimy do mieszania zanęt, zaczniemy od peletu, mam dzisiaj przygotowany jasny pelet i dwa ciemne, spróbuję go pomieszać, zobaczymy co z tego wyjdzie, będziemy go namaczać. Jasny jest, teraz ciemny. Ale się rybki rzucają pięknie, co? Gdzieś co chwilę. Muszę wyjąć telefon. Dobra, jeszcze mamy czasu, więc w tym czasie nasypiemy sobie jeden pojemnik Original Mixa do wiadra. Mamy jeden. Sebek już sobie zaczyna łowić powoli. Teraz zrobimy ciemny, jeszcze mamy czasu, jeszcze mamy minutę, więc jeden ciemny. I drugi ciemny. Czyli mamy w sumie trzy podajniki, tak naprawdę. I zrobimy to w ten sposób, że zalejemy to jednym pojemnikiem wody. Czyli będzie stosunek 3 do 1 zanęty do wody i tego wtedy nie trzeba już domaczać. Wygląda to wtedy zacnie, że tak powiem. W tym czasie nam się akurat dojdzie pelet. Jeszcze 10 sekund. Ja sobie wymieszam na sucho najpierw zanętę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. O, teraz powinno być lepiej słychać, bo on jest trochę kierunkowy. Mamy 2 minuty. Wyciągamy. Odstawiam go sobie do odcieknięcia. Teraz to wodę z peletu. Przelewam sobie jedną miarkę. I wlewam bezpośrednio do zanęty. Na początku może nam się zrobić takie błoto, ale to nie ma co się martwić, bo wszystko, cała woda, to dobrze wymieszamy, to będzie wpita. Na początku wygląda to tak, ale będzie naprawdę za 25-30 minut idealne. Ja w tym czasie sobie rozłożę wędki, przegruntuję stanowisko. Wyjmę przynęty, koszyki założę na wędki.
zanętę odstawiamy. Potem przejdziemy do przesiania jej przez sito. Tego już wam nie będę pokazywał, bo jest dosyć proste i szybkie. Do wędkowania będę używał kukurydzy konserwowej, nie żadnej gotowanej, bez sensu. Ja sobie przysypię do podajnika. Ostatnio wymyśliłem sobie fajny patent, którym się z wami mogę podzielić. Przy okazji Sebastian też zobaczy. Tego nigdzie jeszcze nie pokazywałem. Mam również pelecik. Tego nie zrobię. Weźmiemy sobie ten grubszy, weźmiemy sobie ósemkę. Pelet, proszę bardzo. Kupimy również całe pół litra tych matrioszek. Zrobię zaraz sobie jeszcze oddzielnie jasny sam pelet, żeby z nim eksperymentować. Dodać jakiegoś atraktora. Spójrzmy na czas. 6:30. To 8:30 wyjmujemy. 2 minutki. Woda jest jeszcze nie taka ciepła jak w lato. W lato możemy moczyć krócej. A teraz ten dłuższy czas nie zaszkodzi, a na pewno pomoże. Będzie lepiej napite. Śmieci oczywiście zabieramy. No i co? Pozostało nam się rozkładać, czekać aż dojdą zanęty, przetrzeć je przez sito. No i co? Widzimy się już na koszu. No jest Sebek z taką rybką. Jeszcze się nie zdążyłem rozłożyć. A Sebek ma lina. Kurwa, nie działa. Piękny linek. Co? Do wody. Do wody. Gratuluję. Dziękuję. 1-0. A to na zawody przyjechaliśmy? No wie, rywalizacja. A, no chyba że. Wędkowanie zaczynamy od nęcenia. Nabierzemy sobie peletu dwójeczki. Nie będziemy za mocno go ściskać. Punkt na drugim brzegu obieramy. Szklaneczka z systemem ICS. Obieramy punkt na drugim brzegu i nęcimy. Raz. Czekamy aż upadnie na dno. Podwijamy sobie luz i na dole opróżniamy szklankę. Mamy już podaną szklaneczkę dwójeczki, więc wrzucimy sobie pelet ósemeczkę. Zaczopuję go zanęto. Też delikatnie, żeby się ładnie powstrzymało. Tak. Zwijamy. Ósemka już dwie ryby, ja dopiero nęcę tak naprawdę. Teraz mocniej zbite. Pyk. Czekamy aż jeszcze raz opadnie. Ale chyba dzień linów jest. Ja dwa, tu dwa. No, zobaczymy. Ja zaraz coś grubszego spróbuję przywołać.
mieliśmy taki fajny myk. Bierzemy sobie zalewajkę i zalewamy sobie kukurydzę. Tu mi się trochę do zamęty nalało. Mieszamy sobie. Jeszcze troszkę. I odczekujemy troszkę, niech ona się trochę napije. Tej zalewajki. Ja w międzyczasie sobie uzbroję szklankę na bliższy dystans. Mam dzisiaj dwie linie nasączone pyletem. Tu jest bliska linia. Robimy, aby delikatny wymach. Czekamy, aż opadnie na dno. I zrywamy. Żeby było dosyć punktowo. Jak je zerwiemy w trakcie, no to już będzie trochę inaczej. Bo te wszystkie ziarna, które mamy, rozproszą nam się. Chcemy, żeby to była taka kubka tej kukurydzy. Więc pośle dwie szklanki tej kukurydzy tak naprawdę. I resztę zostawię sobie na donęcanie. I będę łowił zamętą i peletem. Hop, hop. Coś ci spadło? Przy samym brzegu też się widzę, że kręcą, więc wezmę sobie zaraz procę i będę strzelał margin tutaj. Może coś odpali, jakąś bombkę może odpalę. Nie wiem, zobaczę. Zrobię sobie jeszcze chmurę z zanęty, żeby szybko przyszły ryby. Jeść, co mają. I wędkowanie zaczniemy sobie od tego, co ostatnio się sprawdzało. Salmon green 6 mm. Nakładamy na bagnet. Haki, które mam, to Kamasan T360. Pierwszy podajemnik nabijam samo zanętą, żeby sprawdzić, cokolwiek tam się będzie działo. Odciskamy sobie taki torcik i ten torcik posyłamy na wcześniej wybraną odległość. Chłopaki już obok tam widzą mają siotra. Zobaczmy, co to się będzie działo. Jak będzie rybka, to się widzimy. No i jest rybka. Zobaczymy, co to. Dosyć ciężka, chyba jesiotr. Pan Śmierdziel? Pan Śmierdziel. No jak? Pan jesiotr, chodź tu. Czy ludzie schodzą? Tak, pan jesiotr. Puszczamy go do wody.
popłynął. No to panie 2-1, zaraz cię dogonię. Poczekaj chwilę. No i mamy rybeczkę. Pewnie też kolega śmierdziel, bo tak idzie. Zobaczmy, co to jest. Śmierdziel? Masz? Mamy dublet. Sebastian też ma. A coś malutkiego. O, karpik w końcu. Ci powiem, że ja w tym sezonie tu karpików to ze 3 może. A jak nie, ładnie. na nocy dużo ich było. U ciebie co? Linek? Nie, to nie linek. A co? Nie wiem. Jaś? Jak się nastroszył. Poszedł. Ale ładny był. Lin? Nie, to był jaś, ale zerwał się. O. No to tak, panie kolego. Zwracamy ci wolność. Nie w tą stronę. Nie w tą stronę, nie do podbieraka. No, i mamy kolegę. Mamy jednego jesiotra. Dwa liny i karpia w sumie razem, tak? Zgadza się, panie. Patrz, a to dwie ja miałem te ryby. One karpie przygniósł. Serio? Mhm. Podbieraku były... Dwie skinki te, co wam pokazałem, tylko że jedno wam pokazałem. Spróbujemy jakiś inny smak. Weźmy sobie Corn Power żółty. Zobaczymy. I jasną kuleczkę, bo mamy tutaj dwa odcienie. Panie kochany, 2-2. Nie, 3-2. 3-2. Bo jesiotra wyciągnęłeś. To mamy dwa jesiotry. Karpia i lina. Czyli w sumie 5 ryb. A dopiero tak naprawdę zaczęliśmy łowić. Zaraz przerzucę się na dalszy dystans. Zobaczymy, co tam się dzieje. Ale jeszcze jeden rzut wykonam tu bliziutko. Widzimy się przy kolejnej rybce. No i mamy kolejny dublet. Teraz ja z dalszego dystansu. Powoli idzie. Co to za będzie? O! Aha. Podbierak trzeba przygotować. To jest lin. Jaki ładny. U mnie taki jaź. Patrz. Hmm? Jazik, linek. Taki pan linek. Odczepiamy. Piękna ryba. Pierwszy mój lin w tym roku. Zobacz. Ładniutki kolor ma. No, piękny. Taki piękny. I do wody.
No, w drugą stronę, panie linie. Ale poszedł jak strzała. Bardzo ładnie. Lina, ty Jazia. Bardzo ładnie. Też ładny był ten twój jeziu. No. One takie są śmieszne. One są jak płotka, ale są ten, szorstkie. Ja na początku pierwszy raz jak tu złowiłem w tamtym roku, to nie wiedziałem, co to jest za ryba. Widzisz, trzeba się kształcić. Weźmy jeszcze raz Corn Powera. Żółtego, pelet. I na górze zrobimy czapkę z zanęty tym razem. Delikatnie zanęty, nie tak dużo. Odciskamy, zakrywamy i rzucamy. Podwijamy, zostawiamy sobie tak mniej więcej koło metra. Wymach za siebie i płynnym ruchem pach przed siebie. Odbijamy na klipsie. I topimy sobie żyłeczkę. Przy okazji zwijając luz kołowrotkiem, bardzo szybko nastąpiło branie. Myślę, że dzisiaj możemy się nałowić. Właśnie wschodzi słoneczko, jak widać, pewnie fajnie mnie oświetla. Przy okazji sobie dorzucam, bo nęcę sobie linię margin, czyli przy samym brzegu. Co jakiś czas garsteczka peletu, potem zobaczymy, co tam się będzie działo. Z kosza nie wstaję, więc nie tupię i nie płoszę ryb, które zbierają się przy brzegu. Nazwa ci wzięło? Ja cały czas na tą samą, na owocową. Na owocową, a kolor? Żółty? Pomarańczowy. Pomarańczowy, mi na żółty. Takie typowe kolory, które się sprawdzają właśnie. Naleję sobie kawki. Godzina 7.45. Mamy już ile? 7 ryb? 8. 8? 8. Ile masz? 5-3 jest. 5-3? No. Ja mam 3 rybki, 5 ma Sebek. Dzisiaj wypoczynek po całym tygodniu pracy. Kawka nad wodą. Zaraz jakieś śniadanko. Zdrówko. Ciepła kawka to jest to, z termosa. Termosa z termosu? Nie wiem, jak się to mówi. Mniejsza. Właśnie miałem ucierkę. Być może zaraz będzie kolejne branie. Brania są takie dosyć szybkie. Nie ma jakichś tam tak naprawdę mocnych ugiń, żeby, nie wiem, zabierało wędkę jak na razie. Wszystkie szybkie, dwa uderzenia i powolny odjazd. Tak wygląda mniej więcej branie. Zakryję sobie jeszcze przynęty, żeby nie wysychały. To jest ważne. Zaraz sobie przykombinujemy, bo postaram się dosypać sobie, odsypać sobie trochę dwójki kopensa i podlać dipem. Spróbować go może zabarwić, nie wiem, zobaczymy, co to będzie działo. Się działo. Kukurydzo, która jest zadipowana, sobie rzucam pod margin. W ten sposób. O. Takie wskazania dwa. To blisko brania. To co ty złowiłeś, Sebek? Co ty złowiłeś? Dwa... Trzy jesiotry? Dwa. Dwa jesiotry? Dwa jesiotry? Dwa jesiotry, dwa liny i jazia. No ja mam jesiotra, karpia i lina. Trzy gatunki. Ile tych gatunków tutaj, co? Dzisiaj fajnie. Ostatnio jak byliśmy, to wtedy też byłeś? No to... Lipa była. No to na ostatnim filmie mniej więcej. Siedzimy vis-a-vis to, co było na ostatnim filmie, tylko że po drugiej stronie. Aj. Pomyliłem. Ocierka to była.
zwiniemy sobie to na szybko. Teraz damy zanętę, żeby zrobić delikatnie zamieszania. I wrzucę sobie tak 4 ziarka kukurydzy. Tak to wygląda. A te chmury nieładnie wyglądają. Nie no, zobacz, zza pleców ci słoneczko wychodzi. Zza pleców. Ale wiatr wieje nie w tą stronę. Wiatr wieje tu, w prawo. A chmurki mamy, no. Dziś ogólnie miało być bez słońca. No niech będzie bez słońca, ale niech będzie ciepło. Niech będzie te 15, to będzie fajnie. Teraz już jest pewnie z 15. No dobra, widzimy się przy rybce. No i mamy coś chyba większego. Ucieka trochę w twoją stronę, więc... Spoko, ja mam tam zrzucone. Mocno w prawo. Którą w prawo? A, no. Okej. Okay. Ciągniemy jak najbliżej wody. Żeby to był jesior znowu. Patrz, zobacz, gdzie on jest. Jesiotr. Jesiotr. W brzeg mi wchodzi. Do prawej ucieka. Dałbym mu trochę od brzegu odejść. Jaki maluczek. A jak pojechał? Jednym sprawnym ruchem zawinięty. I mamy pana. Nosatego, ostrego przydała. Taki maluszek. Taki mały. Ej, takiego to jeszcze nie widziałem tu. Takiego małego? No. Malutki. Szybko do wody. Co tu się poplątało? Coś ty, panie jesiorze, zrobił. Proszę bardzo. Może jeszcze karpia się uda złapać. Bardzo bym to chciał, wolał. Zwał jak zwał. Karpie są dużo fajniejsze od panów jesiotrów. No tu akurat się zgodzę. No, pan... Karpie są dużo lepsze. Przynajmniej nie są takie ostre. No i mamy ręcznik. Co, już branie miałem? Może coś przepływało? Tak, przepływało coś, bo tamten to był normalny odjazd. Zatopimy sobie szczytówkę. No co, widzimy się przy rybce. Znowu. Hihi.
No i jest kolejna rybka. To już chyba nie jesiotr. O, jak F1. Karp. Karp czy tu karaś? Ty. Karaś. Karaś. Jaki ładny. Jaki wielki. Jaka bestia. Najgorzej. No. Bardzo najgorzej. O, mam go. Zobaczcie, jaki piękny karaś. Zrobisz mi z nim zdjęcie? Mhm. Czterdziestocentymetrowy karaś sobie właśnie wraca do wody. Bardzo ładny. Super. Oby więcej takich rybek. Mamy kolejny gatunek. Taki ładny. Pan jazik. Znowu na to samo? Mhm. Cały czas to samo jest. Sensasa. No panie, blisko, blisko, blisko. Ja dopiero dogoniłem, a ten już mi ucieka. Taka to gościnność. Taka to gościnność. Zmieścisz się? Ty, nie zmieścisz się. Nie zmieścisz. Zawinąć go nie mogę. Kolega osiotr, chodź z nimi na matę. O, stary. Dużo jest. Kurde, ale na zdjęciu to wygląda, on się nie mieści w ogóle. Leć. Zajebiście. Właśnie kończę dla was montować ten film. No i zauważyłem niestety, że nie mam zakończenia. Zapomniałem dograć tego nad wodą. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zachęcam was do zostawienia kciuka w górę, subskrypcji na tym kanale oraz komentarza na dole. Dziękuję wam jeszcze raz. Następny film będzie też fajny. Też z tej wody. Naprawdę ostatnio fajnie odpalają rybki. Mamy początek sezonu. Za niedługo też spodziewajcie się filmu z zawodów, na których biorę udział. Teraz byłem na zawodach, ale niestety się nie udało, tak jak wspominałem. Więc jeszcze raz dzięki i piona. Piona.